Radio Concita. Osalmy od zapomnienia tych wielkich bohaterów, męczenników II wojny światowej za innych ludzi. Maryja, jest czwarta. Uwaga, młodzi! Już w sobotę, 6 maja, kolejna 18 pielgrzymka młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. W tym roku pielgrzymujemy pod hasłem Z Maryją idźmy i głośmy Jezusa Chrystusa. Zapraszamy wszystkich do udziału w tym szczególnym wydarzeniu. Już teraz zaplanujcie czas w taki sposób, by móc spotkać się na Jasnej Górze. Rozpoczynamy o godzinie 16. Na początek czas świadectw oraz koncerty. Będą z nami Arkadio, Siewcy Letnicy, nie zaczynaj dnia bez rozmowy z Bogiem. Słuchaj, oczy Pan mówi właśnie tobie. Grzegorz Wacław Dziki. Po godzinie 18 święci i błogosławieni przyprowadzą nas do ołtarza Jezusa Chrystusa na szczycie jasnogórskim, gdzie celebrować będziemy Eucharystię pod przewodnictwem i ze słowem księdza biskupa Adama Wodarczyka z Katowic. Podczas liturgii towarzyszyć nam będzie zespół muzyki sakralnej Lumen. Zawierzymy naszą misję głoszenia Ewangelii Maryi, Królowej Polski i naszej Matce. Nie możecie zabraknąć razem z nami na Jasnej Górze. Przyjedź i przyprowadź ze sobą swoich bliskich. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy o.grzegorz.wos@radiomaryja.pl. Czekamy na Was 6 maja na Jasnej Górze. Oh!
witam na antenie Radia Maria naszego pierwszego gościa, którym jest pani poseł profesor Krystyna Pawłowicz. Szczęść Boże. Pani profesor, wczoraj minęło 20 lat od uchwalenia przez Zgromadzenie Narodowe przyjęcia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która obowiązuje nas również dzisiaj. Były różnego rodzaju marsze, takie pikiety, które miały przede wszystkim pokazać, jak to bardzo są niektórzy przywiązani do tej konstytucji, a z drugiej strony miały pokazać te nieprawidłowości dziś w naruszeniu tej konstytucji. Ja chciałem panią profesor zapytać o to, jak dzisiaj z perspektywy tych 20 lat już minionych pani profesor ocenia tę konstytucję, która została uchwalona, która dzisiaj obowiązuje. W mojej ocenie konstytucja uchwalona właśnie 20 lat temu jest bardzo silną blokadą dla rozwinięcia Polski w kierunku zgodnym z interesami Polaków, którzy wyzwolili się spod komuny. Warto przypomnieć, że konstytucja została napisana przez po okrągło stołowe, to przez te środowiska SLD, Unia Wolności, Unia Pracy wówczas, które zawarły ze sobą układ polityczny przy okrągłym stole i natychmiast zaraz w 1992 roku powołano Komisję Ustawa, powołała Komisję Konstytucyjną Zgromadzenia Narodowego, która to komisja w 1994 roku podjęła pracę nad napisaniem Konstytucji dla Polaków, a kierowali tą komisją Zgromadzeniem Konstytucją Konstytucyjną kolejni najwyżsi działacze PZPR-owcy: Aleksander Kwaśniewski, Włodzimierz Cimoszewicz, profesor Mazurkiewicz, który w nagrodę potem został sędzią Trybunału Konstytucyjnego. I zaczęto szybko pisać konstytucję w sytuacji, kiedy jeszcze polskie społeczeństwo nie wykształciło, nie było zorganizowane różnego rodzaju środowiska patriotyczne, katolickie, społeczne, zawodowe, młodzieżowe, nie były zorganizowane i w zasadzie można powiedzieć, że ta lewica PRL-owska razem z lewicą, która wywodziła się w znacznej części z PZPR-u, przygotowała nam konstytucję, która niestety do dzisiaj obowiązuje. Czyli można powiedzieć tak, cechą tej konstytucji było po pierwsze to, że ona została ukradziona w większości Polaków, bo komuna odchodziła, a nie dała nam szansy na przygotowanie się, zorganizowanie, przeprowadzenie jakichś szerszych dyskusji i narzuciła nam na odchodnym konstytucję, która dzisiaj, tak jak powiedziałam, stanowi blokadę dla swobodnego rozwoju Polaków zgodnie z tożsamością narodową i historyczną. Drugą rzeczą, która zablokowała nas i która sprawia, że ta konstytucja jest w dwójnasób blokadą, jest to, że odchodzące ekipy natychmiast po okrągłym stole podjęły rozmowy, podjęły polityczną decyzję o przyłączeniu nierozwiniętej jeszcze, nieodbudowanej Polski, niezorganizowanej środowisk gospodarczych, społecznych i różnych innych, o przyłączeniu Polski do Unii Europejskiej i już w 2002 roku, przepraszam, w 1992 roku zaczęła obowiązywać przejściowa umowa handlowa Polski z Unią Europejską, a w 1994 roku dziesięcioletni układ stowarzyszeniowy Polski z Unią Europejską, który nakazywał Polsce dostosowywanie się do wymogów i prawa Unii Europejskiej. I dopiero, zwracam uwagę, dopiero potem zaczęto pisać konstytucję dla Polski. Czyli była ona z jednej strony ukradziona nam, w cudzysłowie, przez postkomunę, odchodzący PRL i tą lewicę, która wywodziła się, tak jak mówię, Unia Wolności, Gerepan, Geremek, Miśnik i tak dalej, a z drugiej strony oni podjęli już decyzję o przyłączeniu w takim stanie, w jakim Polska była do Unii Europejskiej i to znalazło swój wyraz w przepisach, postanowieniach konstytucji, którą w końcu w 97 roku uchwalono. Zwracam uwagę, uchwalono ją w połowie okresu przystosowywania Polski do Unii Europejskiej. I ponieważ ostateczne przyłączenie nastąpiło traktatem akcesyjnym zatem w 2003 roku, a przestaliśmy się członkiem Unii w 2004, czyli Konstytucja Polska tylko przez 7 lat mogła obowiązywać i też nieswobodnie, dlatego że już miała przepisy w 1997 roku, w chwili uchwalenia, słynne przepisy, które w istocie oddawały suwerenność państwa polskiego, oddawały organizacji międzynarodowej. Ona już była pisana na potrzeby w interesie Unii Europejskiej. W artykuł 90 Konstytucji mówi tak, że Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi kompetencji organizacji
prawach, bez żadnych, koniec cytatu, bez żadnych ograniczeń prawnych. Co więcej, kolejny artykuł 91 mówił, że prawo przez te organizacje, czyli przez Unię Europejską ustanowione, ma pierwszeństwo w wypadku kolizji z polskimi ustawami. Czyli ta konstytucja jest wewnętrznie sprzeczna, bo z jednej strony w artykule 4 mówi, że władzę zwierzchnią Rzeczpospolitej sprawuje naród, czyli suweren, czyli poprzez swoich przedstawicieli, czyli Sejm, polski Sejm lub w referendum. Z drugiej strony artykuł 91 odbiera suwerenność polskiemu suwerenowi i Polakom i oddaje naszą suwerenność poprzez otwarcie drzwi na zewnątrz dla organów unijnych, a w istocie dla Niemiec i Francji, w decydowaniu o sprawach Polski. Co więcej, stwierdza ta konstytucja w 91, że prawo przez te zagraniczne, zewnętrzne, niefunkcjonujące w interesie prawa państwa polskiego, prawo ma pierwszeństwo w Polsce. Czyli obalił te artykuły 99, obaliły w istocie zasady suwerenności polskiego narodu. I tutaj w tym, to jest bardzo często pomijane przy analizach dzisiejszych i bardzo często się opowiada, jak to właśnie, co w tej konstytucji, tu trzeba jakiś jeden przepis, drugi, ona z istoty swojej jest, można powiedzieć, obarczona bardzo wielkimi patologiami. Co więcej, inną patologią, która ogromnym cieniem wisi na konstytucji, jest sposób jej uchwalenia. Ona była, można powiedzieć, poza dyskusjami społecznymi. Te środowiska pokrągło stołowe, perelowskie, socjaliści, różni lewacy zmówili się, przekazali, podjęli decyzję polityczną. Polacy nie wiedzieli w 92 roku, że już będą członkami i na jakich warunkach członkami Unii Europejskiej. I dalej, ponieważ właśnie odbyło się to z oszukaniem Polaków, również referendum, które zarządzono, było przeprowadzone w sposób nieuczciwy, dlatego że przy uchwalaniu referendum w sprawie konstytucji uznano, że mimo iż normalnie dla zwykłego referendum obowiązuje wymóg 50% obecności, to dla uchwalenia przy referendum, w którym Polacy stwierdzili, że godzą się na tę konstytucję, zniesiono wymóg większości, także w sumie w 97 roku udział wziął tylko 43% osób uprawnionych do głosowania. Czyli można powiedzieć, że ta konstytucja nie ma również wymogu demokratycznej legitymacji, która jest przy zwykłych referendach konieczna. A uchwaliło, czy przyjęło, czy zgodę, przepraszam, wyraziło, zatwierdziło część z 43 podmiotów biorących udział w głosowaniu. Ale to nie wszystko, bo skutkiem tej konstytucji, na którą trzeba płakać, ja muszę powiedzieć, że jak długo pracuję i uczę swojego przedmiotu, zawsze studentom opowiadam, że ta konstytucja wprowadziła po prostu zabójcze przepisy, właśnie to, o których mówiłam. Z jednej strony mówiąc, że obowiązuje tutaj, że suwerenem w Polsce jest naród, suwerenem działający przez swych przedstawicieli, czyli Sejm Polski. Z drugiej strony oddała kompetencje w sposób nieograniczony, możliwość przekazywania, stworzyła w ogóle furtkę przekazywania kompetencji do Unii. I co więcej, przepisy, jak powiedziałam, stanowione obowiązują w Polsce bezpośrednio w pierwszeństwie przed ustawami, jak mówi artykuł 91 Konstytucji, bezpośrednio. Co to oznacza? To oznacza, że nawet nie muszą być publikowane w Polsce. One z chwilą uchwalenia w Brukseli obowiązują. A co to oznacza, o czym Państwo nie zdajecie sobie sprawy? Że to ta konstytucja właśnie otworzyła i stworzyła niezwykle groźną sytuację od strony prawnej, że na terytorium Polski obowiązują dwa sprzeczne systemy prawne. Jeden na podstawie artykułu 7 Konstytucji, który mówi, że konstytucja jest najwyższym prawem i oczywiście akty wydawane przez Sejm, czyli ustawy, i jednocześnie poprzez 91, jeśli stwierdzono w nim, że prawo stanowione przez organizację, tu chodzi o unijną, ma w Polsce pierwszeństwo przed ustawami bezpośrednio, czyli mamy w Polsce dwa równoległe systemy prawne, dwa bloki prawne, który zwycięża? No unijne, ponieważ skoro przekazaliśmy kompetencje do Unii, to te unijne w pierwszeństwie przed ustawą, czyli przed wolą suwerena. I te zapisy konstytucji, które tak jak powiedziałam na początku, one blokują rozwój Polski, dlatego że podjęto za Polaków decyzję i co do treści konstytucji, i co do przystąpienia już na zaraz po 89 roku o przystąpieniu do Unii. I przepisy, które tutaj zawarto, w istocie unieważniają wszystkie inne zapisy konstytucji, bo jeśli oddajemy kompetencje do Unii Europejskiej, to Sejm wykonuje już dziś od chwili przystąpienia do Unii tylko funkcje wykonawcze. My tylko wykonujemy
zadania, dyrektywy, które Unia nam zakazuje. Dalej Trybunał Konstytucyjny przestaje bronić polskich zgodności z polską konstytucją, a jednocześnie odmawia oceny prawa w Polsce czy obowiązującego ze strony Unii Europejskiej zgodności z konstytucją, dlatego że już takich funkcji zrzekło się sam Trybunał Konstytucyjny. Więc można powiedzieć, że konstytucja jest jedną wielką patologią od strony procedury uchwalenia. Jest po prostu pewnego rodzaju oszustwem dokonanym bez wiedzy Polaków i jednocześnie stwarza nieustannie poprzez swój artykuł 90, 90 i 91 tworzy stan sprzeczności z pierwszymi przepisami konstytucji, które ustanawiają, że Polacy są u siebie suwerenem. I właściwie można powiedzieć, że stworzyła też, ponieważ odchodząca ekipa stworzyła system okrągłostołowy, który zabezpiecza ich interesy. To jest system, który skłóca bez przerwy organy prezydenta z władzą wykonawczą i tak dalej. Więc można powiedzieć, że ta konstytucja w istocie podporządkowała nas Unii Europejskiej, podporządkowała polskie organy, podporządkowała Sejm i w zasadzie to jest dokument wielkiego wstydu i naprawdę pierwszy do wymiany natychmiast. Pani profesor, prezes Jarosław Kaczyński dzisiaj na konferencji w Senacie poświęconej właśnie 20-leciu Konstytucji powiedział, że jedną z niewielu zalet jest to, że ona została po transformacji uchwalona, natomiast podkreśla poniekąd to, co już pani profesor powiedziała. Bliższa analiza Konstytucji, tu jest cytat, wskazuje na to, że można ją śmiało nazwać konstytucją postkomunistyczną i dalej pan prezes mówi, w tej Konstytucji jest mnóstwo blokad, które utrudniają, uniemożliwiają odrzucanie tego systemu, czyli systemu postkomunistycznego. Możemy powiedzieć, że to jest jakby dalszy ciąg okrągłego stołu, który... To jest utrwalenie, to jest, proszę ojca, utrwalenie okrągłego stołu, dlatego że zaraz, że właściwie w oparciu o ta konstytucja jest również utrwalana i zapisy niejasne konstytucji utrwalane są przez Trybunał Konstytucyjny, który mając 9-letnie kadencje w zasadzie zmieniło się tutaj oczywiście, tych sędziów trochę się zmieniło, ale zwykle było tak, że interpretowali tę konstytucję przedstawiciele albo SLD, albo PSL, albo Platformy, którzy interpretowali zawsze na niekorzyść, można powiedzieć, pewnej tradycji polskiej, chrześcijańskiej, pewnej tradycji historycznej Polski. Więc tutaj my mamy ten szereg, tu może oczywiście nie ma czasu, ale pierwszy z brzegu można spojrzeć na kilka przepisów, które są interpretowane. Nawet gdybyśmy kilka z tych przepisów znaleźli, zapisów, które warte są no, podkreślenia i ochrony, to jednak cały kontekst, w jakim to tkwi, uniemożliwia. No, przede wszystkim nasze członkostwo w Unii Europejskiej, bo mamy ciągłą sprzeczność, czy stosuje się prawo unijne. Prawo unijne każe nam niszczyć chrześcijaństwo, prawo unijne każe nam przyjmować lewackie, genderowe jakieś pojęcia i konstrukcje, natomiast preambuła polskiej konstytucji mówi, że my jesteśmy zakorzenieni w nasze kulturowe dziedzictwo w chrześcijańskim dziedzictwie i że mamy chronić to dziedzictwo i przekazywać dalej. Mamy tutaj na przykład artykuł 13, bo tak pierwszy z brzegu, który na przykład zakazuje w Polsce stosowania czy propagowania ideologii odwołujących się do praktyk totalitarnych, nazizmu, faszyzmu czy komunizmu. Organizacje takie nie powinny działać i takie symbolika powinna być usunięta. Kiedy są w Polsce partie komunistyczne, chodzi się z tym Che Guevarą, Leninem, rosyjskie gwiazdy, organizacje, chodzą tu jakieś panie Senyszyni na różnych tych swoich jakichś paradach i śmieją się wprost z Polski i polskości. Więc mamy tutaj system, który w istocie nie przewiduje na przykład ochrony dla, przepraszam, kontroli społecznej i sądu wymiaru sprawiedliwości. Mamy absolutnie niepotrzebne wstawienie do Trybunału, do Konstytucji Krajowej Rady Sądownictwa, która w istocie miała tylko po odejściu PRL-u zagwarantować interesy mediów PRL-owskich i te też również długie kadencje zabezpieczyć ich interesy przy zmianie ewentualnych spadkach tak zwanych zmiany rządów na bardziej patriotyczne czy konserwatywne. Więc ta konstytucja poza tym stworzyła, ponieważ to była zmiana władzy, wtedy Kwaśniewski był prezydentem, więc tutaj nie bardzo wiedzieli jak to, czy pod Millera, czy Kwaśniewskiego pisać
konstytucji w istocie napisano w sposób, który uniemożliwia jasny rozdział kompetencji na przykład między prezydentem a rządem w sprawach na przykład obrony narodowej czy spraw zagranicznych. To stąd, proszę sobie przypomnieć, kiedy prezydentem był świętej pamięci Lech Kaczyński, a premierem był Tusk, który uniemożliwiał prezydentowi w sposób już najbardziej prymitywny udział i zajmowanie się konstytucyjnie przypisanymi przecież prezydentowi państwa kompetencjami do spraw zagranicznych. Na przykład odmawiał mu samolotu i musiał prezydent lecieć rejsowym samolotem, a potem kłócił się z nim o fotel, kto będzie zajmował to miejsce przy obradach przed zmianą traktatów unijnych. I w końcu właściwie Trybunał Konstytucyjny musiał orzekać, a Trybunał Konstytucyjny zawsze miał serce po stronie lewackich poglądów i niestety po prostu ośmieszał. Co więcej, dzisiaj ta konstytucja, można powiedzieć, że poprzez podporządkowanie, poprzez te artykuły 90-91, oddawanie kolejne i oddanie znacznych kompetencji Unii Europejskiej, funkcje polskich organów konstytucyjnych, jak Sejm, rząd, są właściwie, można powiedzieć, marginalizowane i w zasadzie ta konstytucja jest martwa, dlatego że gdybyśmy zajrzeli do konstytucji, to rząd ma dbać o bezpieczeństwo państwa, wewnętrzne, zewnętrzne, kiedy my oddaliśmy traktatami ogromne obszary zewnętrznego bezpieczeństwa do Unii. To Sejm ma decydować w sposób pierwotny, czyli regulować, załatwiać sprawy, regulować problemy wewnętrzne, podczas gdy Sejm zmienił się w organ wykonujący unijne dyrektywy. Jeśli ktoś był w Sejmie albo interesuje się, to widzi, że każdy projekt ustawy skierowany do Sejmu musi być na końcu zaopatrzony opinią, czy jest ten projekt zgodny z prawem unijnym. No nikt się nie pyta, czy to jest zgodne z polską konstytucją, a jak nie jest, czy jest zgodne z prawem, jak nie, nie może podlegać analizie. A nawet gdybyśmy przyjęli, że jest zgodny, to nas Unia Europejska uchyla. Tak jak na przykład przy ustawie medialnej, czy przy ustawie o podatku od tych obiektów wielkopowierzchniowych. Więc trzeba naprawdę, zwracam uwagę, ja tu mówiłam o tym już wielokrotnie, że tu nie ma co się analizować poszczególnych drobnych przepisów, dlatego że cała ta konstytucja jest obarczona fundamentalnymi patologiami, jest obarczona, nawet to nie są błędy, to są nadużycia, które ówcześnie panujący czy kierujący Polską odchodzący komuniści dokonali na Polakach, oszukali nas, ograniczyli krąg osób, które mógłby mieć wpływ na treść konstytucji, pisały te środowiska antypolskie, antyrządowe, antypolskie, antychrześcijańskie. Co więcej, od razu za nas podjęli decyzję o włączeniu nas, sprzedaniu nas w kolejną niewolę, odebrano nam kompetencje, ta konstytucja jest martwa. Te Sejm może sobie oczywiście pobrykać, ale i tak nam w końcu Unia pouchyla wszystko. A ośmieszają jeszcze tę konstytucję dzisiejsza opozycja, która wywodzi się z tych lewackich i lewicowych środowisk, dzisiaj wymachuje konstytucją, każe przestrzegać, podczas gdy sama łamie i nie narusza fundamentalnych zasad ustrojowych, to znaczy zgody i uznawania w wyniku demokratycznych wyborów. To oni tego nie uznają, chcą nas siłą pokonać, siłą ulicą zabić, teraz słyszę, że bejsbolami będą nas tutaj bić. I to jest wszystko właśnie z opieraniem się o polską konstytucję. Ona jest tak skompromitowana i przez zagranicę, i Polskę, i polskie władze ówczesne, które to przyjmowały, i te, które w oparciu o nią rządziły, i dzisiejszą opozycję. Tylko niestety nasza wielki problem polega na tym, że my niestety nie mamy tej większości konstytucyjnej, czyli tych 378 posłów, a mamy tylko 235, brakuje nam, nie ma skąd wziąć. I niestety musimy tutaj działać i te reformy przeprowadzać w tych ramach, jakie są, ale to niedawna Trybunał Konstytucyjny pod dowództwem pana Rzeplińskiego zapowiadał nam, że jeśli cokolwiek spróbujemy robić, zawsze będą orzekać, że konstytucję łamiemy. Więc to jest też kolejny, pokazuje nam przykład ograniczania, bo tu jest możliwość takiego interpretowania, że nic z Polską zrobić nie można, a komuna ma się dobrze i trwa dobrze. I ta konstytucja ich interesy ciągle zabezpiecza, mimo że partie, które to uchwalały, Unia Wolności czy Unia Pracy, dawno już nie ma na ziemi, a SLD w ogóle nie ma w Sejmie. Panie profesor, no może ten klimat powoli też zmieni się w taki, że będzie możliwość zmiany konstytucji. Bardzo dziękuję za tę analizę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Szczęść serdecznie. Boże, bardzo dziękuję. Szczęść Boże, pani profesor Krystyna Pawłowicz była naszym gościem.
Ładne są. Złości, kontrowersji wśród obywateli
naszej wspólnej ojczyzny. Nawet w sensie pojęciowym, jeśli osoby tego środowiska mówią ten kraj, ich kraj, pisowska Polska, to oddzielają się od rzeczywistości w naszej aktualnej sytuacji politycznej, czyli odnoszą się do zupełnie wymyślonego przez nich scenariusza zdarzeń i faktów, które próbują poprzez fakty medialne, żeby stały się faktami społecznymi. Takiej możliwości przejścia z jednej do drugiej rzeczywistości, czyli tej medialnej w kierunku faktów społecznych, no nie ma. Panie profesorze, myślę, że też pojęcie prawdy i kłamstwa tutaj odgrywa dużą rolę. Budowanie na prawdzie, solidarność, to co pan profesor podniósł, to był rzeczywiście zryw ludzi, którzy traktowali to wszystko bardzo, bardzo serio, bardzo poważnie i też no, byli mądrzy i są mądrzy i myślą. Każdy, kto myśli, kto potrafi najprostszą analizę tego, co dzieje się w społeczeństwie przeprowadzić, od razu dostrzeże, że coś jest autentycznego, a coś to jest tylko jakaś pewna budowa rzeczywistości w takiej zupełnie oderwanej, powiedzieliśmy, od rzeczywistości, ale dla konkretnych celów, czy to politycznych, czy nie. Tak, ojcze Grzegorzu, bo chciałbym tutaj przywołać chociażby dwie okoliczności, które pokazują ten fałsz i fasadę, za którą czai się nieprawda, czai się socjotechnika, czai się manipulacja społeczna, która ma spowodować pewien społeczny niepokój, poczucie frustracji, zagubienia, dezorientacji. A co to są te dwie przesłanki? Pierwsza przesłanka to jest kategoria osób, które odgrywają istotną rolę w kodzie. To nie jest fraza, która mówi, że wszyscy w kodzie są tacy, ale mówię o osobach kluczowych. Jeśli wybija się na czoło pan Kijowski i pan Mazgula, jeden znany z bardzo wyraźnego mijania się z odpowiedzialnością rodzicielską w stosunku do własnych dzieci i niepłacenia alimentów, to jak możemy powierzyć sprawy społeczne osobie, która w swoim życiowym, prywatnym obszarze nie potrafi wykazać się wystarczającą odpowiedzialnością i prawdomównością? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, drugi przykład tych postaci, to jest pan Mazguła, dawny esbecki oficer, który zakłamywał również rzeczywistość stanu wojennego, używając zupełnie nieprawdopodobnych porównań dotyczących edukacji kulturowej w tamtym okresie stanu wojennego, mrocznej wojny polsko-jaruzelskiej. Jakżeż taka postać może być wiarygodna i prawdomówna, jeśli całe jej życie zawodowe, ale również i pozazawodowe, opierało się na kłamstwie, konfabulacji, wytwarzaniu nieprawd i wykorzystywaniu tych nieprawd w walce z narodem polskim i własną ojczyzną. Czyli te dwie kategorie już bardzo wyraźnie wskazują na to, że trudno jest realizować projekt ruchu społecznego, ruchu obywatelskiego pod kierownictwem osób, które nie trzymają pionu ani moralnego, ani pionu, powiedziałbym, wartości. Jeśli pan Kijowski w ostatnich swoich enuncjacjach medialnych mówi o tym, że ta siła środowiska, któremu ponoć szefuje, łączą szacunek dla prawa i konstytucji, a jednocześnie te środowiska w sposób wyraźnie kompromitują się poprzez fakt uderzania w najświętsze symbole narodu polskiego, wspólnoty narodu, wspólnoty patriotycznej, zarówno w sensie uderzania chociażby w taką sferę, jaką jest pamięć o zmarłych, jaką jest wydarzenie dotyczące tragedii smoleńskiej,
ale również i gloryfikowanie tych, którzy 16 grudnia niszczą zasady życia konstytucyjnego i demokratycznego w Sejmie Rzeczypospolitej. To gdzież tutaj możemy mówić o obronie demokracji, jeśli lansuje się i fetuje postaci, które w tę demokrację godzą? Panie profesorze, młodzież ma na to określenie, nie powiem tego określenia, samo demaskacja, byśmy powiedzieli tak kulturalniej, żeby nie stosować tych, chociaż to nie jest jakoś samo zaoranie, nie jest jakimś takim słowem bardzo negatywnym. Jest bardzo agrotechnicznym, szczególnie na przednówku. Tak, ale no, wygląda na to, że właśnie następuje taka samo demaskacja tych wszystkich kłamstw, tych półprawd, które są używane, bo miecz też biblijnie oposieczny, miecz, którym oni chcą walczyć, też uderza bardzo mocno w nich, w te reguły, które oni wytykają, mówiąc, że są nieprzestrzegane. No, ojcze, ja myślę, że rzeczywiście ten proces odzierania kodu tej fasady jest niebywale dynamiczny i bardzo bolesny dla samych uczestników tego środowiska, bo nie ma co ukrywać, że pewna część jest tam ludzi, którzy mogą mieć inny punkt widzenia na temat zmian, które Prawo i Sprawiedliwość wprowadza w aktualnie sprawujące rządy. Ale nie zmienia to postaci rzeczy, że jeśli ktoś ma inne poglądy, może w sposób demokratyczny prezentować je i nie kompromitować się obecnością w środowisku, w których jest nieczytelność zasad rozliczenia finansowego na przykład ze składek publicznych. I tutaj przywołam chociażby cytat pana Pawła Wieczorka, najbliższego współpracownika kijowskiego, który składając doniesienie do prokuratury dotyczące właśnie znikających dokumentów z sejfu Komitetu Obrony Demokracji, a dokumenty to były informacje dotyczące wielkości środków pozyskanych w składkach publicznych, przekazuje te informacje do prokuratury, gdyż nie mogą między sobą dojść do ładu i składu, gdzie są te pieniądze, gdzie są te środki, jaka była ich wielkość, gdzie są dokumenty potwierdzające przyjęcie i rozliczenie tych środków. W związku z czym to wszystko pęka w szwach. Związane jest, jeszcze raz powtórzę, z brakiem szacunku do prawdy, z brakiem szacunku do faktów społecznych i wytwarzanie faktów medialnych i bawienie się w pewną fasadowość obrony demokracji poprzez bardzo niecne, niewłaściwe, haniebne bardzo często zachowania i gesty w sferze publicznej. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tę wypowiedź, komentarz do tej no, bardzo istotnej, ważnej sprawy dla opinii publicznej. Zdecydowanie tak. Myślę, ojcze, że mimo wszystko powinniśmy mieć pewne poczucie satysfakcji, że większość Polaków nie dała się na tę fasadę nabrać, że zrozumieliśmy i czas zrobił swoje i zdemaskował ten niecny plan osób, które chcą uderzać w praworządną Polskę, chcą uderzać w demokrację w Polsce, stosując bardzo karczemne i karkołomne chwyty poniżej pasa. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, panie profesorze. Pan profesor Jacek Kurzępa, socjolog, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Konferencja w Prokuraturze Krajowej podsumowująca rok od przejęcia przez tę prokuraturę śledztwa po katastrofie smoleńskiej. Posłuchajmy wypowiedzi prokuratora Marka Pasionka. Proszę Państwa, jesteśmy w przededniu 7. rocznicy katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Jutro mija dokładnie rok od chwili przejęcia sprawy katastrofy pod Smoleńskiem przez zespół prokuratorów działający w Prokuraturze Krajowej, a powołany zarządzeniem prokuratora generalnego w marcu ubiegłego roku.
Jak się wydaje, nadarza się właśnie okazja, by ten miniony rok pracy prokuratorów zespołu śledczego podsumować, przedstawić Państwu również w miarę możliwości zamierzenia prokuratorów dotyczące dalszego toku śledztwa. Proszę Państwa, przez ten rok prokuratorzy zgromadzili i przeanalizowali blisko 2000 tomów akt. Owocem tej analizy jest nie tylko kontynuowanie postępowania w głównym wątku dotyczącym przebiegu katastrofy, ale także 7 postępowań, tak zwanych około smoleńskich, postępowań prowadzonych w sprawie przygotowania, organizacji lotu czy organizacji wizyty świętej pamięci prezydenta, sposobu procedowania po katastrofie, nieprawidłowości z tym związanych. Proszę Państwa, prokuratorzy nie tylko przeanalizowali 2000 tomów akt, ale zgromadzili bardzo obszerną dokumentację źródłową, uzyskaną nie tylko w następstwie audytów przeprowadzonych w szeregu instytucjach, resortach, służbach, ale również pozyskali dokumenty realizując własną inicjatywę dowodową. Jak Państwo pamiętacie, mówiłem o tym, iż potrzeba umiędzynarodowienia tego śledztwa, a więc próba zaangażowania specjalistów najwyższej światowej klasy, którzy przeprowadziliby te najważniejsze newralgiczne czynności procesowe, powiodła się, proszę Państwa, więc nie było to tylko pustosłowie. Myśmy ten termin wypełnili treścią. Jak Państwo wiecie, ekshumacje, właśnie sekcje zwłok po ekshumacjach, a dokonano ich do tej pory 17, przeprowadzane są przez specjalistów światowej klasy, którzy wspomagani przez najlepszych polskich specjalistów w tej dziedzinie dokonują sekcji zwłok. Ja pamiętam, jak kontestowana, jak nierzadko oprotestowana była to decyzja, ale jak się wydaje, przynajmniej ja mam takie przekonanie, że podjęliśmy słuszną decyzję, bowiem przeprowadzone dotychczas ekshumacje po raz kolejny ujawniły szereg nieprawidłowości, nie tylko przypadek zamiany ciał, ale zdarzają się również przypadki, kiedy w trumnach niektórych z ofiar znajdują się fragmenty ciał innych osób. Między innymi badania genetyczne prowadzone w związku z tymi sekcjami mają na celu uporządkowanie tej sytuacji i to czynimy. Być może tutaj koledzy prokuratorzy nieco tę myśl rozwiną dalej. Proszę Państwa, udało się nawiązać współpracę z 4 laboratoriami kryminalistycznymi. Czyli, proszę Państwa, to jakiś czas trwa i niestety nie można tu na procenty liczyć, co jest za Smoleńskim, co nie jest za Smoleńskim, bo to są manipulacje. W wypracowanych procedurach, ale przede wszystkim niebagatelnym doświadczeniu. Ja Państwu, ponieważ nazwy są dosyć skomplikowane, to pozwolę sobie odczytać w pełnym brzmieniu, jak nazywają się te laboratoria, a później, rozumiem, panowie prokuratorzy wrócą do tego tematu. Otóż, proszę Państwa, nawiązaliśmy współpracę z Laboratorium Badań Materiałów Wybuchowych dla Celów Sądowych w Laboratorium Naukowo-Technicznym Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii. Dalej z włoskim Laboratorium Kryminalistycznym Korpusu Karabinierów, z Instytutem Nauk Sądowych Irlandii Północnej w Belfaście oraz z Laboratorium Kryminalistycznym Policji Naukowej w Hiszpanii. Proszę Państwa, wybór akurat tych laboratoriów oczywiście, że nie jest przypadkowy. Niedługo zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego postawić na te laboratoria, bo jak sami Państwo słyszą, są to kraje o nieprawdopodobnym doświadczeniu, jeżeli chodzi o zwalczanie zagrożeń terrorystycznych i o po prostu obsługę procesową tego rodzaju zdarzeń. Był to fragment konferencji prasowej pana prokuratora Marka Pasionka dotyczący dalszego przebiegu śledztwa w sprawie
katastrofy smoleńskiej. Bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maria pana doktora inżyniera Antoniego Ziębę, który jest między innymi wiceprezesem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maria. Panie doktorze, wczoraj w Warszawie marsz dla życia, marsz poparcia, marsz za życiem, marsz, który miał zamanifestować, pokazać przywiązanie ludzi, którzy brali w nim udział, ale też Polaków do obrony tej wartości, jaką jest życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Możemy powiedzieć, że ten marsz to początek takiego sezonu, trudno to nazywać sezonem oczywiście, ale on był jednym z pierwszych marszy, które wyruszyły. To jest jedna z form obrony życia. Chciałbym zapytać pana doktora o to, w jaki sposób jeszcze możemy dzisiaj bronić życia. Oczywiście wyrażam głęboką radość, że ten marsz, warszawski marsz, marsz dla życia, no był jednym chyba z największych, bo przecież już od wielu lat w Warszawie po jednej stronie Wisły i drugiej strony Wisły po uroczystych mszach świętych, katedrach przechodzą tysiące ludzi, aby spotkać Także widzicie się państwo, tysiące ludzi na to świadczy o tym tutaj statystycznie, ilu, że w Warszawie wszyscy są na przykład katolikami raczej, prawda, że mało tu nie ma prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma. Także dajmy szansę Krystynie Pawłowicz w tych naszych sąsiednich audycjach Radia Koncita. Zapraszamy.